Szczęść Boże, Maja Kochlik, zapraszam na prognozę pogody. Nad wschodnią i zachodnią Europą pola wysokiego ciśnienia, nad pozostałym obszarem kontynentu niże z frontami atmosferycznymi. Warunki pogody nad Polską ukształtuje obszar podwyższonego ciśnienia. Przejściowo płytka zatoka z frontem, napłynie chłodniejsza i wilgotna masa powietrza z zachodu. Dziś w Europie pogodnie na wschodzie i zachodzie. Nad pozostałą częścią kontynentu zachmurzenie duże i całkowite. Opady deszczu i śniegu w Turcji, w Niemczech, w krajach alpejskich oraz na Półwyspie Iberyjskim. Na termometrach zobaczymy od 2 stopni w Moskwie i Bukareszcie do 14 w Rzymie. A teraz spójrzmy na mapę Polski. W całym kraju pochmurno, niewielkie przejaśnienia na wschodzie Podkarpacia i na Lubelszczyźnie. Od Górnego Śląska i Małopolski po południe Mazowsza oraz na wybrzeżu opady deszczu lub mrzawki, a w górach śniegu. Termometry wskażą od 3 stopni w Krakowie do 5-6 w zachodniej połowie kraju. Powieje umiarkowany wiatr z zachodu. Ciśnienie wzrośnie na barometrach 1022 hektopaskale. A już teraz zapraszam na przegląd regionów.